serdecznie witam Państwa w niecodziennych, to za mało powiedziane, niezwykłych okolicznościach z perspektywy ostatnich kilkudziesięciu lat w Grupie Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. w okolicznościach, w których dzisiaj wypłynie z Kędzierzyna po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat barka z naszymi produktami do Szczecina na północ Polski. Tak jak zapowiadaliśmy na początku, jak powstawało Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, jak zapowiadała to pani premier Beata Szydło, ale też w maju tego roku w Szczecinie pan prezes Jarosław Kaczyński, wraca życie na Odrzańską Drogę Wodną. Czas deklaracji się skończył, przychodzi czas konkretów. Ta barka nie jest pierwszą barką, która będzie, jak to się mówi, pilotażowo płynąć z południa Polski do polskich portów. Bo żebyście Państwo też mieli świadomość, Odrzańska Droga Wodna jest naturalnym zapleczem polskich portów Szczecin-Świnoujście. W dobie zakorkowanych dróg, kolei, Odrzańska Droga Wodna jest alternatywną drogą transportu do polskich portów. A o tym, jak ważne dla gospodarki każdego kraju są porty i dostęp do morza, no nie muszę nikogo przekonywać. Państwo są oczywiście tutaj w Kędzierzynie, na Opolszczyźnie, to daleko od portów, ale zaręczam Państwa, że Szczecin, Świnoujście, Gdańsk, Gdynia liczą na transporty rzekami właśnie z głębi kraju. Tak jak to było kiedyś. Nie stoi nic na przeszkodzie, oprócz woli politycznej, ale która już jest. Nie stoi nic na przeszkodzie, żebyśmy wrócili do czasów, kiedy transport drogami wodnymi odbywa się regularnie. Tak jest to na Zachodzie robione. Od 10 do 20% całego transportu w Niemczech, w Belgii, w Holandii, we Francji kanałem Skalda-Sekwana. Właśnie tyle procent udziału ma transport drogami wodnymi. Ja tylko mogę po prostu być coraz bardziej dumny z tego, co dzieje się w zakresie Odrzańskiej Drogi Wodnej właśnie w naszym regionie na Opolszczyźnie. Dopisujemy do Opolszczyzny kolejny sukces. Tych sukcesów jest tak naprawdę wiele, że naprawdę mamy się czym chwalić i pokazujemy wszystkim, tym, którzy w to nie wierzyli, że jeżeli jest ta wola, jeżeli jest chęć, jest ten entuzjazm, o którym mówił pan minister, tak dokładnie i tak właśnie trafnie, to można wszystko naprawdę, drodzy państwo, zrealizować. Panie ministrze, na pana ręce, na ręce pana ministra Gruparczyka, pana Marka Gruparczyka, po raz kolejny proszę przyjąć wyrazy ogromnego podziękowania i wdzięczności za to, co ministerstwo, jakie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej stwarza warunki. A dla pana prezesa, dla całego zarządu i całej załogi Zakładu Azotowego Kędzierzyn-Koźle proszę przyjąć, panie prezesie, gratulacje, że te warunki doskonale je wykorzystujecie. To jest właśnie połączenie, drodzy państwo. Powstało ministerstwo, jasne deklaracje pani premier już w expose, skuteczna, wspaniała praca ministerstwa pod właśnie względem odtworzenia tej drogi wodnej i już wykorzystywanie tego przez firmy, spółki Skarbu Państwa. My tutaj w Kędzierzynie jesteśmy szczególnie świadomi tego, jakie znaczenie ma okla, dlatego że wielu z dorosłych ludzi pamięta czasy, kiedy tą drogą transportowano zarówno produkty masowe, wielkotonowe, jak i produkty wielkogabarytowe, bo o nich nie wolno zapomnieć. Tutaj w naszej okolicy, na Śląsku, ale i na Opolszczyźnie jest całe mnóstwo zakładów, fabryk, które produkują elementy na przykład dużej energetyki. Elementy, których transport jest bardzo trudny, a wręcz prawie niemożliwy, i dla których droga wodna jest jedyną drogą przekazywania tych elementów dalej na północ Polski, na wielki świat. Prawo i Sprawiedliwość obiecywało Państwu, że będziemy czynić szczególne zabiegi, żeby tą drogę przywrócić społeczeństwu, przywrócić Polsce. I Prawo i Sprawiedliwość tych obietnic zatrzymuje. Dzisiejszy rejs pilotażowy jest świadomą próbą sprawdzenia tego, jak możliwe jest realizowanie na dzień dzisiejszy transportem wodnym. Ale nie zapomnijmy o tym, że tego nie da się zrobić z dnia na dzień, że te zabiegi, które są teraz czynione, na przykład właśnie wspomniany stopień Malczyce, będzie wyremontowany na koniec przyszłego roku. Ale pamiętajmy też, że ten stopień jest w trakcie permanentnego remontu od 20 lat. Od 20 lat była tylko i wyłącznie wola, żeby go robić, natomiast
nie było tak naprawdę zgody politycznej, nie było pieniążków. Ten rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, te środki znalazł i ten rząd postanowił, że będzie to realizował. Stopy wody pod kilem. Zapraszamy do zadawania pytań. Stopy wody pod kilem, jak powiedział pan minister. Przed chwilą głos zabrała Barka, teraz prosimy państwa zadanie pytań. Panie ministrze, Jakub Dzielewski, Dobra Gazeta, Telewizja TVN, Media Koźle-Kozielskie. Ja mam pytanie, jak na tej mapie hydrologicznej kraju ma się port Kozielski, w którym się ulokował nowy inwestor i ma ambitne plany, o których wiem, że ministerstwo też wie. To jest pytanie do pana ministra i do pana prezesa Bortniczuka. Rozumiem, że tak naprawdę wyliczenia dopiero przed nami i dowiemy się, czy to się opłaca. Do tej pory ciągle było tak, że szybkość transportu decydowała, że jednak lepiej było koleją bądź samochodami. Czy teraz to ma już mniejsze znaczenie? Jak to już dzisiaj możemy powiedzieć, jak to wygląda? Port w Kędzierzynie, szanowni państwo, jest kluczowy dla Odrzańskiej Drogi Wodnej, ponieważ obok Gliwic i Opola to właśnie w Kędzierzynie jest zlokalizowane takie skrzyżowanie tych dróg wodnych, tak? Z Raciborza i dalszą drogą do Ostrawy, bo państwo pewnie wiecie, ale są też ambitne plany, szczególnie po stronie czeskiej, aby wybudować kanał Odra-Dunaj-Łaba. Więc jeśli to wszystko się powiedzie, a to jest no, kwestia kilkunastu najbliższych lat, no to wtedy Kędzierzyn-Koźle będzie kluczowym portem rzecznym. Już teraz macie państwo fantastyczne warunki infrastrukturalne, nawigacyjne, macie zakłady azotowe, no więc to jest nie do przecenienia. Będziemy to wspierać i w przyszłym roku będzie modernizowany kanał Gliwicki, ponieważ on jest ciągle zamulany, ciągle potrzeba inwestować, udrażniać tą drogę wodną. No i Kędzierzyn ma tak naprawdę chyba dwa porty, tak? I zakładów, i miejski port. Wiem, że były niedawno trudne sprawy inwestycyjne. Tam chodzi o drogę, którą trzeba wybudować. Ale wszystko naprawdę, szanowni państwo, jest pod kontrolą i ktokolwiek nie będzie budował, to będziemy to wspierać. Wszystkie statystyki wskazują na to, że transport śródlądowy jest najtańszy, najbardziej bezpieczny, najbardziej ekologiczny. Oczywiście nie jest najszybszy, to wszyscy doskonale wiemy. Aczkolwiek specyfika naszej produkcji jest taka, że przy dobrze zaplanowanej logistyce my nie musimy dostarczać towarów z dnia na dzień. My produkujemy nasze nawozy w systemie całorocznym, a jak wiadomo aplikacje w rolnictwie mają charakter sezonowy, więc ten czynnik akurat nie jest żadną przeszkodą. Jedyną przeszkodą jest infrastruktura, tak aby ona była jak najlepsza i przez jak najdłuższy okres czasu w roku dostępna. I tutaj ukłony w stosunku do ministerstwa i do tych planów rządowych trzymamy kciuki za to, żeby jak najszybciej były realizowane. I koszty, ale o to jestem spokojny, ponieważ dobrze jest organizowana logistyka śródlądowa na całym świecie jest tańsza niż każdy inny sposób transportu.